Edukacja seksualna jest formą profilaktyki przed nadużyciami w stosunku do dzieci i młodzieży. Wtedy, kiedy dziecko wie, gdzie przebiegają granice prawne, kiedy ma świadomość tego, że może powiedzieć nie, bo jest nauczone też w domu, że jego nie jest słuchane, wtedy, kiedy zna nazwy części intymnych, wtedy jest zdecydowanie bardziej bezpieczna, bo nawet jeśli coś miałoby się wydarzyć, to to dziecko wie, że to jest przekroczenie granic, wie, że może powiedzieć nie, wie, że ma prawo się bronić, a jeśli już dojdzie do nieszczęścia, to potrafi, bo zna słowa, zna język, żeby opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Dlatego zdecydowanie edukacja seksualna, też wczesna edukacja seksualna, jest formą prewencji i zapobiegania nadużyciom, molestowaniom, pedofilii.